Partnerem kanału jest Ceneo.pl, największa porównywarka cen sprzętu, a aktualną cenę znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do pierwszych wrażeń Honor 8, no korzystam już kilka dni, więc jestem w stanie Wam powiedzieć coś więcej. Zacznijmy sobie od tego, o czym zaczynałem w rozpakowaniu, czyli o obudowie. I tutaj podkreślam, naprawdę świetnie spasowany, świetnie wykonany, jeżeli chodzi o ten smartfon. Oczywiście dużym plusem tego, że to urządzenie no, wygląda jak wygląda, jest to, że mamy biały kolor, nie widać tak mocno tych odcisków palców, chociaż jak się przyjrzycie, to pewno zobaczy, o właśnie, widać takie smugi i mazgaje, warto gdzieś tam o tym wspomnieć. Natomiast samo urządzenie naprawdę jest świetnie wykonane. Jedyny element, do którego mógłbym się ewentualnie przyczepić, no że ta ramka jest taka gruba na dole. No to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę mi przeszkadza. Reszta elementów jest jak najbardziej w porządku. Wszystko jest bardzo ładnie spasowane. Nic nie trzeszczy, nic nie wydaje żadnych dźwięków. To jest kawał solidnego sprzętu. Drugim elementem, który jest dla mnie no, totalnie rewolucyjny, jeżeli chodzi o to urządzenie, to jest skaner odcisków palców. Po prostu dotykam się, odblokowuje, to działa po prostu błyskawicznie, więc jest naprawdę ok. Dodatkowo te trzy gesty to jest świetna sprawa. Jeżeli raz nacisnę, odpalam sobie aparat. Jeżeli dwukrotnie sobie nacisnę, odpala mi się latarka. Znowu dwukrotnie sobie wyłączymy, ona nam się wyłącza. Natomiast warto wspomnieć o tym, że niektórych elementów nie możemy jakby zrobić sobie jednocześnie. Na przykład włączę sobie Wyłączam sobie latarkę i naciskam sobie jeszcze raz, żeby włączyć aparat. Latarka nam znika i ona niestety nie doświetla nam jakby tych scenerii teraz. No szkoda, mogłoby to działać jednocześnie, tutaj nie widzę jakiegoś większego problemu. Natomiast żeby teraz jak wyłączymy sobie aparat, to z powrotem ta latarka nam się włączy. Warto o tym pamiętać, bo zdarzyło mi się tak, że patrzę, co tak świeci się ta moja kieszeń i zapomniałem tej latarki wyłączyć. Natomiast oczywiście tam możemy jeszcze trzecią funkcję, czyli dłuższe przytrzymanie sobie skonfigurować, to jest również bardzo w porządku. Samo urządzenie naprawdę śmiga i to jest duży plus względem chociażby tutaj P9, która ma 1 GB pamięci RAM mniej. Tutaj faktycznie działa to bardzo responsywnie, bardzo sprawnie, to się wszystko fajnie przewija, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do działania tego samego systemu, wszystko się ładnie czytuję bez jakichś większych spowolnień. To urządzenie naprawdę działa sprawnie. Nie sprawdzałem jeszcze gier. To jest ta rzecz, o której warto gdzieś tam wspomnieć. Natomiast no jak widzicie, no to po prostu wszystko śmiga straszliwie, więc jest bardzo ok. Druga rzecz. Z jednej strony ten aparat jest jak najbardziej w porządku. Nie mam tutaj jakichś większych zastrzeżeń. On naprawdę robi bardzo fajne zdjęcia. Tak jak powiedziałem, porównanie tutaj z iPhone'em 7, z S7 Edge'em i z XZ będzie, bo cały czas przygotowuję dla Was te zdjęcia. Natomiast aparat jest dobry, naprawdę fajne, robi fotki, nie mam tu już żadnych zastrzeżeń co do jakby szybkości wykonywania zdjęć. Oczywiście w momencie, kiedy aparat robi również zdjęcia i przełączymy się tutaj na HDR, to wtedy te zdjęcia są robione troszkę dłużej, ale nie ma tu jakiejś tam wielkiej tragedii, tak? Szkoda, że te elementy są troszkę tak jak w iPhone'ie, to mnie strasznie denerwuje. Jeżeli ja tu kliknę, to muszę znowu tutaj wybrać, że ma być lampka, albo znaczy, że ona może być doświetlona, że właśnie to jest też dziwne, że mogę doświetlać tutaj lampą, a nie mogę na przykład z latarki tego wziąć przy tej poprzedniej konfiguracji, o której Wam pokazywałem. Natomiast chodzi mi o to, że muszę tutaj nacisnąć i wykonać kolejną funkcję, żeby ten... Jakbym nacisnął sobie dwa razy, to by było fajnie, żebym przeskakiwał między tymi poszczególnymi funkcjami. Bardzo fajny ten tryb profesjonalny, jeżeli chodzi o zdjęcia wideo, to oczywiście pokażę Wam więcej w recenzji. Te ustawienia znowu się to nie zmieniły za bardzo, to jest taka, nie wiem, taka śmieszna sprawa generalnie. Natomiast sam aparat, no dużym rozczarowaniem jest dla mnie mimo wszystko to, że nie mamy tutaj tego trybu monochromatycznego, bo te dwa aparaty myślę, że są dokładnie tak samo oprogramowane jak w przypadku P9, działałoby to identycznie. Natomiast jak dobrze wiecie, o co chodzi, już Wam pokazuję, o co chodzi w przypadku tego aparatu, jeżeli... Może ja sobie jakoś tylko to lepiej wyostrzę, o tak, żebyście to lepiej widzieli. Mam jakiś przedmiot, zaznaczam sobie ładnie, robię zdjęcie i ten tył jest taki ładny rozmazany. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu, to jest spoko sprawa. Natomiast mogę zrobić sobie to w takiej funkcji, że po prostu... O, wyostrzymy sobie ten sam obiekt, tylko w tym trybie takiej podwójnej ostrości, czy tam tej głębi takiej mocniejszej. I teraz po prostu jedyną funkcją, która daje nam dwa aparaty, i to jest niestety słabe moim zdaniem, jest to, że możemy przesuwać sobie tutaj tą ostrość. Zobaczcie, widzicie? Mamy teraz przysłonę jakby 0,95. Oczywiście to jest sztucznie zrobione, nie jakoś oryginalnie, natomiast te elementy, które są ostre, tu mamy 0,95, tu sobie robimy i mamy F16. Widzicie jakby... jak się tło rozmywa, jeżeli chodzi o ten tył, tak? Różnicę chyba widać, że tutaj te lampki są bardziej po prostu rozmazane. To jest oczywiście, no niby to jest optycznie, natomiast nie wiem, czy za bardzo to nie jest bardziej jakoś software'owo rozwiązane mimo wszystko. Tak naprawdę wydawało mi się, no bo
tutaj naprawdę też w sumie nie mogę sobie tego wyostrzyć, tego tyłu, który był niewyostrzony. Więc raczej dotyczy to tego efektu, tego planu, który mieliśmy tutaj z przodu, ale fajny to efekt robi, nie ma tu jakiegoś jakichś większych problemów w tym. Jest to naprawdę bardzo ok, możemy później sobie te sekwencje zapisywać, więc jest całkiem nieźle. No, szkoda, brakuje mi tego trybu monochromatycznego, może nie robiłem na nim jakoś dużo zdjęć, natomiast mimo wszystko to wydaje mi się, żeby była fajne rozwiązanie. Bateria póki co naprawdę takie solidne 5 godzin SOTU, czyli screen on time, to są takie dwa dobre dni, tak półtora do dwóch dni takiego średniego użytkowania, więc jest naprawdę bardzo ok. Ekran również troszkę się przygasza, na dworze nie mam problemów, on jest teraz prawie maksymalnie ściemniony, no czy może nie, może przesadzam, natomiast maksymalną jasność jak zrobimy, to zobaczcie jak to bije po oczach, jest bardzo ładna ta matryca, nie mam tu żadnych zastrzeżeń, to Full HD oczywiście wystarczy tutaj w zupełności. A sam interfejs no, wygląda tak jak w P9, tu się za dużo nie zmieniło. Więcej rzeczy przekażę Wam oczywiście w recenzji. Zapraszam do pytań, jeżeli chcecie któryś konkretny element poruszyć. Widziałem sporo pytań odnośnie Honora 8. Tak na pierwszy rzut oka oczywiście cena jest trochę wyższa, macie ją w opisie, natomiast wydaje mi się to ciekawsza propozycja od P9 z jednego prostego powodu. Mam gigabajt pamięci RAM więcej i ładniejszy design mimo wszystko dla mnie. Mnie się to bardziej podoba. Klikalny przycisk. No brakuje oczywiście tego trybu monochromatycznego, ale to jeżeli ktoś już się zastanawia mocno co wybrać, P9 czy Honor 8, to ja bym wybrał mimo wszystko Honora 8 i to jest trochę takie kuriozalne, bo tak samo było z P8. P8 była bardzo fajna, natomiast wyszedł Honor 7, który mi się zdecydowanie bardziej podobał, jeszcze był tańszy. To też taka sprawa, o której warto wspomnieć. Dobra, polecam naprawdę to bardzo urządzenie, jeżeli ktoś musi już teraz kupować, natomiast oczywiście na wszystkie inne pytania zaczekajcie proszę do recenzji. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!